Dzień dobry, Mirosław Hańszewski. W serialu Behawiorysta gram Marka Roznera, komisarza. Czekam na pytania. Kim chciałeś zostać w dzieciństwie? W dzieciństwie chciałem zostać taksówkarzem, bo mi się wydawało, że mają bardzo dużo czasu, jak czekają tak na postojach i mogą czytać dużo książek. A później malarzem. Takie miałem marzenia. Za kim lub za czym najbardziej tęsknisz? Nie mogę powiedzieć. To jest za bardzo intymne pytanie. Co jest twoim największym marzeniem? Moim największym marzeniem jest osiągnąć taki stan umysłu, żeby wszyscy, którzy się znajdą w mojej obecności, żeby od razu się rozpuszczały wszystkie ich cierpienia. To by było niezłe. Niezła magia. Co jest twoim największym sukcesem zawodowym? Yet to come. Myślę, że jeszcze przede mną. Na co wydałeś swoją pierwszą wypłatę? Na rower. Kiedy robiłeś coś po raz pierwszy? Zawsze robię wszystko tak, jakby było po raz pierwszy. Gdybyś w wieku 16 lat spotkał siebie jako dorosłego mężczyznę, co byś pomyślał? Nie wiem, żebym coś pomyślał. Po prostu przytuliłbym siebie i powiedział, że wszystko jest okej. O czym chciałbyś pamiętać za 10 lat? O wszystkim. Co zawsze sprawia ci radość? Jazda konna. Jaki tytuł nosiłaby twoja autobiografia? Nieudane zdjęcie konia. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Rysuję. Czego każdy powinien spróbować chociaż raz w życiu? Zakochać się. O czym powinien pamiętać każdy mężczyzna? O miłości. Co jest największym wyzwaniem w pracy aktora? Wytrwać w tym zawodzie. Czy wierzysz w to, że przeciwieństwa się przyciągają? Zdecydowanie. Jak oceniasz siłę świata wirtualnego? No, to jest potężne narzędzie. Trzeba go używać z głową, bo można komuś zrobić krzywdę. Jak radzisz sobie z odczytywaniem intencji innych osób? Bardzo dobrze. Mam kobiecą intuicję. Co jest najlepsze w serialu Behawiorysta? Zestaw aktorski. I kobiety. Co najbardziej lubisz w swojej postaci? Bliznę na czole. I to, że chodzi w garniturze. Jak jednym słowem określiłbyś swoją postać? Nie da się jednym słowem. Ale jednym zdaniem mógłbym spróbować. A jeżeli nie możesz być całym szczęściem osoby, którą kochasz, starasz się być całym jej nieszczęściem. Czy praca na planie behawiorysty coś w tobie zmieniła? Wiele, ale o tym będzie w mojej biografii. Nieudane zdjęcie konia. O czym mówi behawiorysta? Oczywiste, o miłości. Jak każdy serial, film, piosenka, spektakl. Jeżeli obejrzeliście ten materiał do końca, zostawcie w komentarzu hasło Marek Rozner. Zapraszam do obejrzenia serialu Behawiorysta. Pozdrawiam, Mirosław Hańszewski.